Witam widzowie. Dzisiejszym tematem będzie sprzęt wojskowy przypłynął do Gdyni. W sobotę na terenie bałtyckiego terminala kontenerowego BCT w gdyńskim porcie rozpoczął się rozładunek amerykańskiego sprzętu, który przez kolejne miesiące będzie stacjonował w Polsce. Na pokładzie znajduje się około 700 sztuk sprzętu wojskowego, w tym samochody i czołgi. W skład sprzętu wchodzą czołgi Abrams, Bradley, działa samobieżne samochody wojskowe oraz kontenery z lżejszym sprzętem. Sprzęt wojskowy w ciągu najbliższych 2 tygodni zostanie wywieziony pociągami, ciężarówkami do baz wojskowych rozlokowanych w różnych miejscach w Polsce. Sami przyznacie widzowie, że jest to bardzo interesująca informacja. Standardowo piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Pozdrawiam, Shot Joker.